2-3 lata wstecz, no nas naprawdę kręciło, jakbyśmy brali z Podhala, powiedzmy, buty pod względem jakości. Chodzi mianowicie o taką rzecz. Przede wszystkim zagadnienia konstrukcyjne. Jak pan wziął parę butów, jak podnosek się zadził, to od razu zostawał załamany i nigdy się nie wyprostowywał. Jeżeli pan popatrzył, proszę pana, na buty, jeden napiętek był wyższy, drugi napiętek był niższy, proszę pana. Dalej, proszę pana, jeżeli pan popatrzył na opracowanie spodów, proszę pana, one były zupełnie gładkie, miały duży poślizg i groziły w każdej chwili konsumentowi, że się wywróci na mokrym terenie, powiedzmy sobie. Sprawa przyczepności spodów do wierzchów pozostawiała dużo do życzenia, bowiem powiedzmy klejenie tych spodów było niewłaściwe. Nie były dotrzymywane reżimy technologiczne i w sumie produkt naprawdę był mało warty. Miałem gdzieś 18 lat, skończyłem i na wiosnę, no jak na wiosnę, nie ma dużo roboty, no nie było nas więcej w domu. No więc wziąłem decyzję, podjąłem, że pójdę gdzieś do jakiegoś zakładu. No i właśnie wybrałem ten zakład tutaj na Podhalu NZPS. Ale no wybór był niewielki chyba, nie? Bo zakładów no, nie było tu dużo. Tej... O innych zakładów pracy nie ma, tylko tyle, że ten tu jest taki większy ośrodek pracy jako Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego, no bo tak to nie ma tutaj w ogóle żadnych przedsiębiorstw taki większy. Dawniej też tutaj produkowali buty, jak się to mówi na Podhalu, tak zwane kierpce, no ale to było systemem, jak się to mówi, domowym, góralskim, no. Sydło, dratwa i igła, no a dzisiaj jest co innego, taśma, produkcja i kontroli, wszystko, no. Na pewno takiemu człowiekowi, który przyszedł z takiego innego otoczenia, to mu naprawdę było ciężko, no ale jeżeli się jest otoczenie możliwe, takie, że idzie wytrzymać, no to się przyzwyczai człowiek, no i jakoś to idzie. 22 lata temu w podhalański pejzaż wpisały się Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego. Przybrały nazwę Podhale i dały pracę ludziom nieprzywykłym do przemysłowej produkcji. Dziś nikt nie pamięta, jak wyglądały buty produkowane tutaj 20 lat temu. A może nawet dobrze, że zapomniano także o tych niecieszących się dobrą sławą butach zaledwie sprzed lat kilku. Dosyć niespodziewanie Podhale stało się bohaterem entuzjastycznych opinii, prasowych artykułów, nagród. Skąd ta zmiana? Takie zadaliśmy sobie pytanie, wędrując szlakiem coraz lepszej opinii o 8-tysięcznej załodze Nowotarskiego Kombinatu Obuwniczego. Rok temu, również przed kamerami telewizyjnymi, wymienił pan Podhale jako jeden z zakładów, którego wyroby panu jako handlowcowi